Siemanko, witam Was w kolejnym materiale na kanale RapNow. Dziś poruszymy sobie temat, o którym pewnie już też wiecie z tytułu. Mianowicie, syn Michała Wiśniewskiego zaczął rapować i wyświetlił się nam ze swoją twórczością, o czym zaczęły nas informować wszystkie największe portale, nie tylko muzyczne. Jak to może wpływać na postrzeganie w ogóle rapu, to po pierwsze. Po drugie, jak mogą się z tym czuć naprawdę raperzy w podziemiu, którzy mają ogromny talent, a są mimo wszystko nieznani. No i po trzecie, co ja o tym wszystkim myślę, bo jestem już po odsłuchu tego numeru. Jeśli ciekawią Was te trzy kwestie, to zapraszam do oglądania tego materiału. Ale zanim zaczniemy, wciśnijcie suba, jeśli jeszcze go nie macie, wciśnijcie łapę w górę. No i powiadomienie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wiśnia to pseudonim syna Michała Wiśniewskiego, rapera. Xavier Wiśniewski, chyba tak się nazywa, postanowił poczęstować nas swoją rapową twórczością i kiedy tylko zobaczyłem nagłówek w jakimś RMF FM, czy w jakimś Radiu Z na Facebooku, czy tam innej tego typu stronie, Onecie i tak dalej, pomyślałem, że po pierwsze media robią mu bardzo dużą krzywdę, że w ogóle go udostępniają, bo zapewne jest na początku drogi, bo zapewne to będzie słabe i po trzecie, bo ma ogromną presję ze strony wszystkich słuchaczy jego ojca, którzy jednak jeszcze żyją, mimo tego, że to było bardzo, bardzo dawno temu. Kiedy zobaczyłem ten nagłówek, postanowiłem, dobra, spróbuję, kliknę, zobaczę, w jaki sposób zostałem zwabiony. No i okazało się, że ten numer, uwaga, uwaga, nie był taki zły. Myślę, że na streamie RapNow dostałby gdzieś tam między 7 a 8,5. Był melodyjny w miarę, tam dykcyjnie można by jeszcze trochę kwestii poprawić, ale profesjonalny teledysk, wszystko tam raczej grało i spodziewałem się czegoś dużo, dużo gorszego. I o dziwo, pod tym klipem, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale to było już kilka dni po premierze, nie było prawie żadnych negatywnych komentarzy. Ja tak naprawdę nie zauważyłem żadnego. Więc albo hejterzy hejtowali w tym czasie ostatnich kilku dni kogoś innego, albo po prostu nie dotarli do tego numeru, ale nie mogli tam nie dotrzeć, no bo przecież udostępniały to wszystkie największe portale informacyjne w Polsce. Więc albo te komentarze były kasowane, albo są gdzieś bardzo nisko i trzeba by bardzo długo przewijać, albo po prostu ten numer ludziom się podoba. Myślę, że ta opcja trzecia wcale nie jest taka nieprawdopodobna. No i fajnie, jeśli Wiśnia, bo taka jest ksywa, jak już wspomniałem, rzeczywiście zrobił dobrą robotę, nie jest postrzegany może przez pryzmat twórczości swojego ojca, no bo to jednak jest spore jarzmo, no to życzę mu jak najlepiej, niech się rozwija, niech nagrywa, niech się realizuje, jeśli rap to jest ta forma, w której on się najlepiej czuje, z którą się wychowuje i w jakiś sposób chce dalej w nią brnąć, to ja nie mam nic przeciwko, zresztą moje zdanie nie ma żadnego znaczenia, najważniejsze jest zdanie zawsze rapera, czy on chce to robić, czy nie i czy sprawia mu to przyjemność, czy nie. No natomiast ten cały rozgłos i ponad 60 tysięcy wyświetleń pod teledyskiem rapera, który jednak no jest początkujący, to nie był zły numer, ale jednak nie jest z jakimś tam kilkuletnim stażem i nie siedzi po piwnicach, ciągle nie nagrywa, wygenerował takie wyświetlenia właśnie przez sławę, rozpoznawalność jego ojca po części. No i co o tym mogą sądzić osoby, które właśnie siedzą po tych piwnicach, wydają swoje pieniądze jedyne gdzieś tam ostatnie, żeby się gdzieś pokazać, żeby zapłacić za studio, za miks, żeby kupić sobie sprzęt, opłacić teledysk, później to wypromować i tak z tego nic nie wychodzi, bo są takie osoby. Ja sam czasem nie kumam, o co już w tym chodzi, dlaczego te osoby nagrywają tak dobry rap i dlaczego nadal są niedoceniane przez słuchaczy. Co mogą myśleć takie osoby? Mogą myśleć oczywiście, że świat jest bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwy. Wiśnia jako osoba, która jest kojarzona ze swoim rozpoznawalnym ojcem Michałem Wiśniewskim, liderem grupy Ich Troje, która niestety albo stety każdy z nas słyszał jakiś kawałek Ich Troje, bo żyjemy w takim kraju, a nie innym, co ma swój urok, nie? No ale z drugiej strony są właśnie osoby, które tego rozgłosu nie mają w żaden sposób, a rapują jednak dużo, dużo lepiej. Czy warto się irytować? Myślę, że przez momencik można, natomiast później po prostu, jeśli takie osoby oglądają ten materiał, trzeba zagryźć zęby i powiedzieć sobie, on zajmuje moje miejsce i ja mu je wygryzę. I mam nadzieję,
że nikt nie zrezygnuje, nie zirytuje się na tyle, nie poczuje się tak bardzo niedoceniony, nie poczuje się tak bardzo niesprawiedliwie, żeby zrezygnować z realizacji swoich pasji. Jeśli ktoś chce i uważa, że rap to jego przyszłość i że tym będzie zarabiał na życie i tak się będzie realizował, jest tego pewny i ma skillsy albo potencjał do rozwinięcia tych skillsów, no to śmiało ciśnijcie dalej. Czasem będziecie po prostu nie dojadać, czasem będziecie mieli mniej rzeczy materialnych, ale w jakiś sposób być może dzięki temu spełnicie marzenia, a to będzie bezcenne. No i podsumowując tą rzecz, ja powiedziałem trochę o swoim zdaniu. Uznaję, że ten kawałek nie jest wcale najgorszy, jest całkiem spoko i propsy. O tej drugiej części, czyli właśnie tej nierówności, niesprawiedliwości, która jednak na świecie istnieje, nie tylko w świecie artystycznym, muzycznym, myślę, że też możemy sobie podyskutować. Jestem ciekawy, co wy sądzicie o samym kawałku, co sądzicie o tym rozgłosie gwarantowanym dzięki właśnie nazwisku ojca i co sądzicie o tej niesprawiedliwości, która po prostu jest obecna. Będę bardzo wdzięczny za komentarz. Jeśli podobał Wam się ten materiał, chcecie więcej takich gadanych materiałów, napiszcie w komentarzu rapnał i później swoje zdanie, będziemy mogli sobie podyskutować. Będę bardzo wdzięczny, to pozwoli rozwijać kanał. No a jeśli ciekawi Was więcej, to w przyszłości na pewno będą też kolejne materiały tego typu na temat aktualnych wydarzeń, więc zostań tutaj na dłużej, będzie mi bardzo miło. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale, no i wpadajcie na streamy rapnał, bo tam się dzieje bardzo dużo, jeśli chodzi o młode talenty z podziemia. Dzięki, cześć!